że go interpelowali, nazwijmy to, o tych pracowników akademii, którzy zostali aresztowani. Gerlich był pracownikiem Zakładu Nauk Geologicznych, tak samo jak i Schroeder. Był doktorem o dobrych notowaniach jako oceanolog, polarnik trochę, bo brał udział w tych wyprawach. To jest jedna sprawa. Druga, jego ojciec był profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Podobno właśnie na tym spotkaniu z Jaruzelskim bardzo krytycznie o internowaniu odzywali się członkowie Akademii wobec Jaruzelskiego. I według tej wersji, którą ja mam, między innymi Stefan Kieniewicz, o którym tutaj już wspominałem, miał Jaruzelskiemu powiedzieć przy innych, no to cóż, udała się panu generałowi bramka. To jest faktem, te słowa padły. I w związku z tym mieliśmy informację, że właśnie jak gdyby w odpowiedzi na to, aby załagodzić to środowisko, jakieś osoby zostały zwolnione. Tak interpretowałem między innymi sprawę Krzysztofa. Być może dla Jaruzelskiego miało to znaczenie wizerunkowe. To w jakimś sensie tak. A proszę powiedzieć, czy pan już w tym czasie współpracuje z Tajną Komisją Robotniczą Hutników? W jakimś sensie chyba tak. Z kim? Z całą pewnością miałem kontakt z Hanslikiem. Jedno ze spotkań tajnego zorganizowałem na Nowym Kleparzu w mieszkaniu, które nam wtedy udostępnił bardzo znany artysta związany z kantorem. Boże, jak na B nazwisko. Musiałbym to sobie przypomnieć. Dobrze. I w tym mieszkaniu, do tego mieszkania zwołani zostali przedstawiciele różnych struktur. Tu Kraków, był tam między innymi piekarz, ale był Hanslik, był Ciesielski, był Marchewczyk. Który Marchewczyk? Jacek. Jacek. Tak. Jacek. Prawda? I w związku z tym to był marzec. Tak się zaczęła. Tak się zaczęła moja oka. A tak wracając jeszcze do biuletynu małopolskiego. Został wydrukowany w sposób tak mało czytelny, że trudno było, źle dobrano pigment do. Był drukowany na ramce po prostu. Tak, i myślę. Ale teraz proszę powiedzieć to. Wy uratowaliście dwa offsety, a macie problemy z drukiem. Z czego się to bierze? Nie, offsety były zakamuflowane w tym momencie jeszcze. Gdzie? Przez kogo? Zrobiły to panie z Instytutu Archeologii. Rozumiem, czyli były zadołowane, nikt nie miał do nich dostępu. Czyli poligrafia stawała na najprostszych, że tak powiem, rozwiązaniach. Czyli... Tak, dopóki się nie zorganizowało tych punktów poligraficznych. A no więc właśnie, kto się zajmował organizacją punktów poligraficznych i kiedy one wreszcie się zorganizowały? Proszę pana, nie umiem panu tego tak dokładnie wyjaśnić. Postarałem się o pewnych rzeczach organizacyjnych nie wiedzieć. Byli odpowiedzialni za w RKW, kiedy już było zorganizowane, za poligrafię i kolportaż, odpowiadał Pacuła. Natomiast jeden z offsetów przekazałem Fijakowi, a on Marchewczykowi. Przepraszam, Fijak. Do Hutnika. Przepraszam, Fijak wpadł przecież w czasie przewożenia. To później. To później, tak. To później, to jest późniejsza sprawa. W 82 offset, jeden z tych offsetów trafił do Hutnika i tam funkcjonował. Ale u kogo trafił do Hutnika?
Dałem go namiar i odbiór przerobił Fijak albo ludzie Fijaka. Jak to trafiło do Marchewczyka, a trafiło do Marchewczyka, tego ja dokładnie nie wiem. No tak, ale ten, że hutnik nie wychodził na offset. Bo ten offset wpadł razem z Marchewczykiem. Marchewczykiem. Czyli oni go uruchomili dopiero w 1983 roku? Nie, myślę, że wcześniej im się on popsuł i chcieli... Oni go nie potrafili uruchomić. Aha, to może. Dlatego ściągnęli człowieka z Woli Warszawskiej, no tak, który okazał się wtyką. Oczywiście. Natomiast drugi offset został oddany w ręce Bogdana Niewczasa, doktora z Akademii Górniczo-Hutniczej, który w naszym gronie miał pseudonim dyrektor. I on go wywiózł pod Kraków i tam zrobił drukarnię, na której drukował biuletyn małopolski, czy coś jeszcze, tego nie. W pewnych momentach ten offset też wysiadał, był naprawiany, ale dano sobie jakoś z nim radę. W pewnych momentach biuletyn był drukowany również na ramce i gdzie indziej. Prawda? Jak często wychodził biuletyn? Miało przynajmniej raz w miesiącu. Ale nie wychodził, tak? Nie wychodził, tak. Początkowo dość często, potem już znacznie rzadziej. A jaka była przyczyna? Że region nie jest w stanie wygenerować... Tak, no on potem już wychodził dość tak, nie powiem chaotycznie, ale nieregularnie, dlatego że tak dostarczane były materiały, łamały się współpraca z niektórymi ludźmi, którzy redagowali. Czyli przyczyny były redakcyjne, tak? Tak. Nie techniczne, tylko redakcyjne. Były takie momenty, w którym makietę ja również robiłem. Wiem, że był bardzo małym wydawnictwem, bo ileż to było? Jedno, dwustronicowe, tak? Nie. Na początku to było 8 stron. 8 stron. 8 stron takiego A4, które wyglądało bardzo poważnie. Ja w Akademii, żeby mieć swobodę działania, udałem przestraszonego. W Akademii zaczęli działać inni koledzy w strukturze tajnej. Ja się z tego wyłączyłem. Przychodzili do mnie, prawda, mówili mi o jakichś rzeczach, to ja tak udawałem, że mnie to mało interesuje. Wyciągałem 20 zł, dawałem jako składkę, prawda, jakieś takie rzeczy. Jak mi pokazano biuletyn małopolski, ten pierwszy wydrukowany, tego obejrzałem, skrzywiłem się. Nie poznał pan swojego tekstu, tak? Skrzywiłem się, oddałem i poszła fama, że Jurek się przestraszył, co było wygodne. A byłem docentem, miałem trochę nieregulowany tryb pracy. Ja mogłem rano zadzwonić do dyrektora i powiedzieć, że idę do archiwum, a iść sobie na spotkanie z Władkiem Hartkiem, prawda, czy wyjechać do Warszawy, czy gdzieś, prawda. Właśnie, te spotkania z Hartkiem były często? Gdzie się panowie spotykali? Na co dzień, można powiedzieć, od maja, od końca kwietnia właściwie. Pierwsze były w końcu kwietnia, a potem od maja już regularne, dlatego że ja byłem jego, można powiedzieć, prawą ręką, jeśli chodzi o kontakty z TKK i z grupą programową. Przez kogo pan miał kontakt z TKK? Bezpośredni czy bezpośredni? Przez... Bezpośredni z kim? Tak, miałem adresy, które przekazywali nam łącznicy przed każdym wyjazdem do Warszawy. Albo do Gdańska, najczęściej do Gdańska. I z kim pan się spotykał z TKK? Z wszystkimi, znaczy były dwa, proszę wymienić, dwa typy spotkań. Pierwsze to było tak zwanych merytorycznych. To była nazwa, którą ja zresztą zaproponowałem. Merytoryczni to byli ci, którzy nie podpisywali dokumentów, tylko uczestniczyli w posiedzeniach TKK. A wcześniej takie posiedzenie na swoich spotkaniach przygotowywali. Jak było potrzebne, nie zawsze merytorycznie przygotowywali na tam tydzień czy dwa wcześniej. Czasem tuż przed
spotkaniem DKK. Przygotowanie polegało na tym, że się zbierało informacje i zastanawiało, jaki typ dokumentu należy przygotować, żeby było to oświadczenie DKK, dokument programowy czy coś innego. I to taka była rola tego grona, z którym ja najbliżej współpracowałem. Czyli można powiedzieć tak jakby grupa ekspertów, tak? Jak gdyby, ale nie tylko, bo oprócz tego była tutaj w Krakowie zmontowana z naszego polecenia przez Romana Laskowskiego grupa programowa. Początki tej grupy programowej były takie, że skoro było potrzeba, to mieliśmy najlepsze kontakty z ludźmi z Polskiej Akademii Nauk w Polsce. Wobec tego ściągnęliśmy tutaj do Krakowa kilka osób z Polskiej Akademii Nauk, z Górnego Śląska, z Wrocławia, z Warszawy i my sami. I tak się tam o tych sprawach tutaj rozmawiał. Potem, kiedy ja stałem się tym najbliższym współpracownikiem na co dzień Hartka, uczestniczyłem w tej grupie programowej już tylko dorywczo. Kierował tym już wyłącznie Roman Laskowski i do tej grupy należał, obok Laskowskiego, należał między innymi Leopold Zgoda. I efektem tych prac było w lipcu 1982 roku stworzenie założeń programowych TKK, tak? Tak, tych założeń, które się nazywało Solidarność Podziemna, a potem została zmieniona na społeczeństwo niezależne. Kiedy? Potem to znaczy kiedy? Już w sierpniu. Nazwa została zmieniona. Myśmy nadali temu nazwę Solidarność Podziemna. Natomiast uznaliśmy, że to niezależne, prawda, może jest szerszą formułą i lepszą dla organizowania oporu społecznego w Polsce, politycznego i społecznego w Polsce. Czy wówczas związek zawodowy zaczął dostrzegać, że Solidarność to nie jest związek zawodowy, a coś więcej? To znaczy gdzie indziej może tak, ale u nas byśmy nie mieli wątpliwości, że Solidarność Polskiej Akademii Nauk nie jest czystym związkiem zawodowym, tylko ruchem politycznym. To jak pan w takim razie odbierał deklarację pana Wałęsy, my jesteśmy tylko związkiem zawodowym, deklarację pana Wałęsy, pana Michnika, pana Kuronia, socjalizm, tak, wypaczenia, nie? Co by było, gdyby nie te wypaczenia? To by nas nie było, to byłaby komunizm Pol Pota. No. Powiem, że ja nie pamiętam, żebyśmy się nad tym zastanawiali. Robiliśmy swoją robotę i uważaliśmy, że ona ma sens. I tak trzeba trzymać. W związku z tym, że mówiliśmy o tej Solidarności Podziemnej, to trochę przylgnęło do nas przekonanie, że my należymy do takiego, ja wiem, radykalniejszego skrzydła w porównaniu z innymi. Ale z całą pewnością do tego skrzydła należał też Frasyniuk, prawda? I jestem przekonany, że nie inaczej niż Frasyniuk myśleli działacze gdańscy. Wtedy podpisywał dokumenty TKK LIS. Dopiero później, jak wpadł LIS, wszedł Borusewicz ze swoim podpisem. Dokumenty TKK podpisywali z imienia i nazwiska tylko kilku w Krakowie dokumenty RKW podpisywało pierw czterech, a potem tylko... Czterech to znaczy po kolei? Hardek, Hanslik, Ciesielski i Pacuła. Tak, i Pacuła, tak. Najpierw wpadł Hanslik. No, wobec tego wypadł. Potem wpadł Pacuła we wrześniu. To też wypadł. Potem Janek Ciesielski. Jakie były przyczyny tych wpadek? Troszkę się wyłączył z tego wszystkiego. Był trochę... Ale proszę powiedzieć, jak doszło do wpadek Hanslika? T-
Tego dokładnie nie wiem, ale wiem, że to było przy jakimś zakupie kwiatów. Gdzieś szedł na jakieś spotkanie. Czyli był obserwowany, jednym słowem. Tak wygląda. I ostrzegł nas o tym Ciesielski. Ciesielski wiedział. Wtedy było przygotowywane tutaj w Krakowie spotkanie merytorycznych TKK. W tym czerwcu, kiedy tego dnia właśnie, kiedy wpadł Hanzyk i dostaliśmy taki komunikat, znaczy kartkę, alarm, Hanzlik wpadł, aresztowany, alarm, coś tam jeszcze. To było dokładnie kiedy? O ile się nie mylę, 27 lub czerwca. Zdaje się, że na jakiegoś Władysława szedł. A proszę mieć, czy pan Janusz Lupa już był wówczas członkiem RKW? Nie. Został dopiero członkiem RKS. Ja miałem z nim kontakt dopiero jako członek RKS. I wtedy skończyły się wpadki. To jak gdyby. No widzicie pan. W momencie, kiedy działał w RKS, kiedy ja byłem w tym jeszcze też zaangażowany, wtedy mnie wyrzucono z pracy. Nie aresztowano mnie wprawdzie. Hardek na mój temat nie puścił, jak się to mówi, dojdziemy do aresztowania Hardka, bo tak. To jest 83 rok. Nie, ja nawiązuję tylko do tego Lupy. Ja zostałem wyrzucony z pracy w lutym 84 roku. I aresztowano mnie. Już będąc członkiem RKS. Ależ oczywiście. A proszę pana, ja wracam do tych spotkań pana z Hartkiem. Gdzie one się odbywały? Bo pan twierdzi, że bardzo często, niemalże codziennie. Niemal codziennie w różnych miejscach logistykę mieszkań Hartka zapewniało Solidarność Nauczycielska Nowej Huty. Czyli to były ciągłe zmiany, tak? Tak, było w kilku miejscach. Dlatego, że Hartek bardzo źle znosił ograniczenia, jakie narzucały takie lokale. Ja był przez jakiś czas mieszkał na Woli Justowskiej w takim domku jednorodzinnym, przedwojennym, u jakichś dwóch pań nauczycielek. Skarżył mi się, że po prostu go więzią, że boją się tak o jego los, że go nie chcą wypuszczać. To działało na niego źle, dlatego że on chciał mieć kontakt. Nie chciał się czuć więźniem konspiry. I szukał tego kontaktu. Więc tego mieszkał. Te mieszkania były zmieniane w różnych miejscach i na Woli Duchackiej były, i w Nowej Hucie były, na osiedlu na Skarpie na przykład. Był jakiś czas mieszkał na Dąbiu w mieszkaniu profesora języka polskiego, Instytutu Języka Polskiego, nieżyjącego już, Twardzika. No, było ich sporo. I pan się spotykał w miejscu jego zakwaterowania, tak? Proszę? Czy w miejscach neutralnych? Nie, głównie w jego miejscach zakwaterowania, bo to było najprostsze. Ja miałem dość dużą swobodę, a poza tym no, starałem się przestrzegać zasad BHP. No, tak można nazwać. I bardzo, bardzo uważnie starałem się robić filtry takie, przez które prawda, mogłem stwierdzić, czy coś jest, grozi, czy nie grozi. Proszę, dlatego, że ja cały czas drżałem, żeby nie zaprowadzić kogokolwiek na Hartka. No tak. To uważałbym to za największą hańbę w swojej działalności. A kto w takim razie naprowadził SB na Hartka? On sam. To znaczy? Był związany z panią, która zaszła w ciąży. SBC
o tych kontaktach się dowiedziała i obserwowała tą panią. Od kogo się dowiedziała? Pani pracowała na AGH. Była doktorem nauk geologicznych. Chyba dobrym dydaktykiem. Jeździła ze studentami. Tam, gdzie Gerlich. Proszę? Tam, gdzie Gerlich. Nie sądzę. Nie sądzę. Gerlich, nie wiem dokładnie, gdzie profesor Gerlich pracował, ale w każdym razie to, że jest różnica, że prawda, problemy rodzinne Hartka i tylko Hartka, innych wywoływane przez styl życia w Kospisze. Tak, to jest oczywiste. To są sprawy znane nie tylko tu, ale wszędzie, prawda, we wszystkich regionach. Mnie to tak specjalnie nie dziwiło, bo jako historyk znam historię chociażby niejakiego Józefa Piłsudskiego, prawda? Dlaczego nie było to takie dla mnie zaskakujące. Jakkolwiek oczywiście zdawałem sobie sprawę, zwłaszcza kiedy się dowiedziałem, bo zauważyłem w czasie, ona nie wie o tym, że ja widziałem ją, że ona jest w zaawansowanej ciąży. I to widziałem ją w tej zaawansowanej ciąży w czerwcu, a Hartek padł w sierpniu. Albo może nawet w lipcu to ją widziałem. W każdym razie przynajmniej miesiąc, półtora przed wpadką Hartka wiedziałem, że jest w ciąży. I powiem szczerze, że trochę ścierpłem. Dlatego, że wydawało mi się, że to jest zbyt oczywiste dla ludzi, którzy trochę wiedzieli o kontaktach jego z nią wcześniejszych, że to może być. Może ktoś powiedział. Może w jej otoczeniu, ja nie wiem. Może ona sama. Tak, a proszę mi powiedzieć, w jakich okolicznościach zostaje Hartek zatrzymany? Miało być spotkanie zorganizowane chyba 18 lub 19 sierpnia w Gdańsku. Spotkanie, które miało być związane z wydaniem oświadczenia poprzedzającego kolejnego 31 sierpnia. Na to spotkanie mieliśmy jechać razem. Ja byłem przez kilka dni poza Krakowem. Pojechaliśmy z moją żoną do tego Chorodła, o którym wspominałem. W pewnym momencie była taka przerwa wakacyjna w działalności tajnej. Było wiadomo, że spotkanie będzie dopiero w sierpniu. Wobec tego wyjechałem z żoną, moim Fiatem, pojechaliśmy tam, obejrzeliśmy, jak wyglądał miejsce początku wojny prawdziwej, prawda. Kiedy wróciłem, kontaktowałem się z łączniczką, która miała przywieźć adresy, która miała mieć adresy. Te adresy dowiadywaliśmy się w różny sposób. Łączniczki miały swoje kontakty, takie, że nawet telefonicznie można się było dowiedzieć, gdzie się ma stawić w Gdańsku na pierwszym punkcie. A dopiero stamtąd było się kierowanym do kolejnego punktu lub do właściwego miejsca spotkania. Także ten pierwszy punkt wakacyjny mógł być dość bezpiecznie przekazywany jako, że dom wczasowy taki, a taki. Dało się to. Tak miałem otrzymać adres, na który miałem pojechać razem z Władkiem. Zwykle jeździliśmy tak, że Władek jechał trochę oddzielnie, ja trochę oddzielnie. Nawet jeżeli jednym pociągiem, to absolutnie nie razem. Ale tak, żeby widzieć o sobie, co jest. W tym sposobem ja przyjechałem z tego i łączniczka mi powiedziała, że Władek już dzień wcześniej, czyli grubo wcześniej niż powinien, wyjechał.
i że wyjechał samochodem. Ze swoją partnerką, tak? Nie, bez. Do swojej partnerki. Do swojej partnerki. Taką dostałem informację. Ja mówię, a jaki jest adres dla kliniki? No Władek wszystko wziął. I powiedział, że on sam. No to dobrze, że pojechał sam, to pojechał sam. Jak słyszałem, że samochodem, zacząłem sprawę trochę drożyć. Dowiedziałem się, że pojechał, że on przez Piłę pojedzie. Sam prowadził samochód. Tak sobie wyobrażam, inaczej nie... A miał lewe dokumenty? Słuchaj, kontrola drogowa. Nie wiem. Wiem, że samochód był... Ja nie widziałem nigdy tego samochodu. Wiem, że to była, miała być kupiona Skoda. Tak przynajmniej ja słyszałem. I co było w efekcie kupione, czym miał się poruszać, tego nie wiem. Nigdy nie jechałem tym samochodem. To mi nie było zupełnie potrzebne. Być może on mi też nie chciał go pokazać. To ja tego nie umiem rozszyfrować. Mogę tylko powiedzieć, że mniej więcej półtora miesiąca przed wpadką samopoczucie Władka było bardzo złe. On już bardzo źle znosił sytuację. Jak zobaczyłem tą panią w ciąży, łączyłem to z tym. O, to. Ale to było nie tylko to. To była również, sprawa jego psychiki ukrywającego się. Zdaje się, że mu to łatwiej jest znosić niewygody konspiracji takim jak ja, który mimo wszystko miał własny dom i mógł gdzieś, prawda, nie był ciągle w takim stresie i zdany na łaskę innych. A on trochę był. Czy panu jest znana sytuacja, że pan Hartek chodził z pistoletem? Tak. Że oświadczał, że nie da się wziąć żywca? No, tłumaczyliśmy mu, że nie zdąży wyciągnąć, no ale to... No tak, no. To jest była fanfaronada. Nie, to było coś, co... On sobie wmówił, że to mu daje bezpieczeństwo. Że to... Dla mnie była to rzecz absolutnie niezrozumiała, bo zawsze to się, taką sprawę się rozładowuje jednym pytaniem. Słuchaj, jesteś zdeterminowany, by zabić. No, nikogo o to nie pytał. Ale no właśnie, no jest po temacie, tak? To, że miał broń, to jest jedna sprawa. To, że dostał kamizelkę kuloodporną, to ja ją widziałem. Kamizelkę kuloodporną ja widziałem. Czyli stwarzało, że to już poczucie zagrożenia rosło. Tak. On miał od czasu do czasu duże zastrzeżenia do osób, które się pojawiały. Był bardzo podejrzliwy w niektórych momentach. A na przykład w stosunku do kogo? Do ludzi z zewnątrz, na przykład po wpadce Bujaka w Warszawie. Bujaka. Kiedy zastąpił go Kulerski, to on Kulerskiego uważał za osobę niewiarygodną, że to nie wiadomo, co z tym Bujakiem, a może ktoś chce wysądzić Bujaka i zająć jego miejsce. Jakieś takie, prawda, zupełnie nieuzasadnione podejrzenia w stosunku do osoby Wiktora, który był akurat w tym wypadku nieposzlakowany, prawda. No. Ale ja dokładam na karb jego psychiki już, prawda, zniszczonej przez działania tej ścisłej konspiracji. Rozumiem, natomiast on zostaje zatrzymany w drodze do Piły, tak? Czy w Pile? Albo w samej Pile. Samej Pile. Ja miałem też taką wersję, że ten samochód zdefektował w czymś i był dany do punktu naprawczego w Pile, do jakiejś stacji, prawda? Prywatnej, nieprywatnej, tego nie wiem. I że to jakoś tam. Dość na tym,
dość na tym, że to, że on tam pojechał, to znaczy, że tam był obserwowany. Tam była zasadzka, obserwacja. A że tak było, to świadczy o tym cały taki kilka wydarzeń, które do mnie doszły o dzień za późno. Mianowicie on został aresztowany chyba w piątek. Natomiast w sobotę jeden z pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej, związany nie ze mną, tylko z, ale w każdym razie gdzieś tam mający kontakty i rozumiejący, czym jest to podziemie, usłyszał w kawiarni chyba Szarotka na rogu Placu Dominikańskiego i Grodzkiej, gdzie zbierali się esbecy i tam było wiadomo, że są ci, którzy tam dyżurują w Radzie Miejskiej. To się nie nazywała Szarotka. Nie? A jak? Nie pamiętam, ale na pewno nie Szarotka. Nie Szarotka. Jedyny lokal w Krakowie czynny do 23 to był. Aha. Tak, jedyna kawiarnia. No właśnie, tam na rogu była kawiarnia. Tak, 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 tak. No to w takim razie nie Szarotka, to trzeba będzie historycznie sprawdzić. I otóż pił kawę przed południem i raptem do grona, do stolika obok, gdzie siedzieli ci smutni panowie, podszedł jakiś jegomość, stojąc nad nim, powiedział, już nie musimy golić chartka, bo go złapali. I on to usłyszał. Jak ten poinformował tych swoich kumpli, prawda, którzy być może jedną z zadań mieli również obserwowanie Władka, czyli środowiska, w którym mógł się Władek poruszyć. I on tą informację zaczął przekazywać jakimiś tam ogniwami. Do mnie ona doszła we wtorek. A panowie byli umówieni na? Nie. A on, oczywiście mieliśmy wyjechać czasem. Ja nie pojechałem do Gdańska. On powinien już wrócić w poniedziałek. Mhm. I nie wrócił. Ja pytałem łączniczki, czy wrócił Władek. Nie, Władek jeszcze nie wrócił. No to czekajmy. We wtorek się dowiedziałem o tym. Poszedłem do jednego z moich naszych współpracowników, którzy w drukarni związkowej świadczyli usługi, że tak powiem, dla podziemia, to znaczy klisze robili, jakieś takie rzeczy. Szkolili, aby omówić jakąś sprawę właśnie wydawniczą. I na dużym telewizorze rosyjskim, tym marki Rubin, w czerwonym kolorze rozmawialiśmy, że właśnie nie wiemy, co z Władkiem. Bo on też czekał na jakiś kontakt na Władka. On mnie pytał, czy ja wiem coś z Władkiem. On mówi, że nie, ale że taka informacja, że podobno ubecy się chwalili, że Władka złapali. I w tym momencie on siedział tyłem, a ja przodem do tego telewizora, za głową tegoż mojego rozmówcy widzę głowę Władka, który składa to telewizyjne oświadczenie. No, natychmiast ogłosiliśmy alarm, co ja mówię, Boże, już jak został aresztowany kilka dni temu, to już ten alarm jest też spóźniony. Ale no, wyciszyliśmy wszystkie spotkania, łączności czy inne rzeczy i okazało się, że ani na mnie, ani na te łączniczki, ani na to zaplecze, które Władek miał, nie spadły żadne represje. Czyli nie doniósł. Proszę? Czyli nie donosił. W moim przekonaniu nie. Na nas nie. Że się zobowiązał przekonywać innych członków TKK, żeby się ujawnili, to tak. Bo to wiadomo, że jeździł do Lisa, do matki Lisa, próbował do kogoś tam jeszcze dotrzeć, to ja wiem. Natomiast wątpię, aby żądano od niego adresów tych współpracowników na tym szczeblu. Ważniejsze było dla nich polityczne skutki. No, wyciągnięcie efekty propagandowe, no bo to było, natomiast co tu dużo mówić, to jego wystąpienie telewizyjne no, uderzyło wszystkich i to na odwrót. Ale oczywiście. No i sprawa, prawda, wtedy wyłączyliśmy wszystkie rzeczy i zaczęły się tutaj dziać pewne historie,
które wskazywały, że ktoś próbuje w Podkechartka wykorzystać i podszywa się pod RKW. Wyszło oświadczenie. Kto to był? Tego nie. Myśmy natychmiast to przerwali, ogłaszając. A skąd pan miał te informacje? Skąd one spływały? To może być bardzo istotne. Skąd to wyszło? Trudno mi powiedzieć tak na 100%. Tak. Tam było właśnie, że RKW takie, a takie, prawda, ogłasza coś tam. RKW to była fałszywka. Proszę? To była fałszywka. Tak. A RKW to był Władek, to byłem ja, to byli jeszcze koledzy inni, którzy współpracowali z nami. Nie było innego. Czyli ewidentnie była to sprawa agenturalna. No. Tak, bo wtedy już ani Ciesielski tego nie mógł zrobić. Pacuła już siedział, prawda, od roku. No i w takim razie to było ewidentne dla nas i dlatego dość szybko jak wpadł Hardek, to luźne przedtem kontakty z MKZ, z tym miejskim komitetem, który wydawał Kronikę Małopolską, czyli z Baśką Niemiec, również z Lupą, ale przede wszystkim z Syryjczykiem, nawiązałem z Syryjczykiem kontakt i wtedy został utworzony RKS. I w momencie, jak został ogłoszony... Czy Andrzej Dańko był członkiem RKS-u? Proszę? Andrzej Dańko był członkiem RKS-u? Tak, tak, tak. Z armatury, tak? Tak. Kto oprócz jeszcze Lupy, pani Niemiec, Dańki, kto jeszcze był członkiem RKS-u? Dziadoń, Jan Dziadoń, nieżyjący już, prezes Najwyższej Izby Oddziału Krakowskiego Najwyższej Izby Kontroli. Także to była... Jeszcze był Stefan Jurczak, tak? No i Stefan Jurczak, oczywiście. Tadeusz Syryjczyk. Tadeusz Syryjczyk do 1985 roku. A dlaczego do 1985 roku? Nie zgadzał się z hasłem TKK, strajku powszechnego, który wtedy został rzucony. Czyli był bardziej zachowawczy. Tak, uważał, że to jest za daleko, że to nie ta droga. On się już wtedy zresztą wiązał i z Dzielskim i